Witajcie moi kochani, ja jestem Krynio i zapraszam was na kolejny odcinek od zera do Ranchera. Jak pamiętacie, kończymy tutaj owies. Tu już mamy coś usypane przy czepach John Deere. Tutaj pracownik kopie buraki, następny sieje. Także robota idzie na pełnej. Odpalamy się, zajmujemy tutaj belowaniem w tak zwanym międzyczasie. Mam nadzieję, że uda mi się to dzisiaj sporo tych rzeczy pokończyć. Na pewno mam nadzieję, że uda mi się skończyć koszenie tego owsa i belowanie. Zobaczymy, jak będzie ze zbieraniem. Prace pożniwne już ruszają, bo siewy ruszyły. W międzyczasie misja z zbieraniem buraków. Także to już wszystko idzie po całości. Jeszcze czekam na cenę pszenicy, bo jak pamiętacie, ona rosła w poprzednim odcinku i tutaj po prostu czekam, aż urośnie do maksimum. Mam nadzieję, że w tym czasie skończy się owies, nazbieram ile mi się uda pszenicy i pojadę ją sprzedać. Myślę, że brakuje mi jeszcze jednego zestawu przyczep, ale to sobie na razie odpuszczę, bo ten i tak jest dość duży. Ale przydałaby mi się jeszcze jedna przyczepa w tandemie. Zobaczymy, muszę coś pomyśleć. Na pewno już by się przydały trochę większe przyczepy. Ale dobra, na razie poczekamy, popracujemy tym, co jest. Także mam nadzieję, że uda się poogarniać, bo teraz zboża będą sporo dawać. Bo tych pól jest więcej. Widzicie, znowu się zagadałem, zagapiłem. Dobra, wyładowujemy i zasuwamy, bo też będzie trochę tu zbierania i tak się zastanawiam, ale to jak mówiłem, jak będzie cena na słomę, to ją sprzedam, bo mam na następny sezon pszenicę, dwa pola zasiane już prawie. Także będzie się działo i z pszenicą. Teraz chyba będę musiał pojechać. Kurde, przydałaby mi się przy małym siewniku przyczepa. Wiem jaka przyczepa, tylko nie wiem czy ona występuje w tandemie. Teraz to sprawdzę. Bo przydałaby mi się na pewno na ten sezon cała taka przyczepa nasion. Przyczepy. Wozy przeładowcze, czy jest tutaj ta przyczepa? Tak, jest. I ona jest w tandemie, 21 ton. To już mi się podoba. A jeszcze w zwykłych przyczepach jest jedna. Tylko czy ona jest w tandemie? Czekajcie, bez notyfikacji pobrałem. Nie, ona jest na łamanym dyszlu. Tutaj mamy metal TH 21 ton, a to jest maksymalne, więc myślę, że nie będę się skupiał na tym metal techu. Są też małe zasława przyczepy. Ta jest fajna, bo ma 23 tony, ale ma możliwość właśnie przeładunku i ona może wieźć wszystko łącznie z wapnem, a tandemka, czekajcie, sprawdzę tego tandema, czy on też może wapno wozić ewentualnie. Tak, też może wszystko, ale myślę, że te 21 ton by mi w zupełności wystarczyło. Sam nożur to kolor obręczy czarny. Aha, czyli nie, czyli tu byśmy zrobili zieloną, pokrywy nie mogę zmienić, wzór biały, ten wzór będzie lepszy, ustawienie kół szerokie. Coś takiego, ale ten kolor myślę, że czerwony byłby ładniejszy. A jakie to są jeszcze kolory? Czarny jest brzydki, czerwony ładny. O, w takim zestawieniu byłaby ładna,
Myślę, że bym ją napierdzielił 21 ton. Myślę, że aż tyle nie będzie trzeba, ale z jakieś 5 ton nasion by trzeba było, ale zawsze można ją wykorzystać do przywozu zboża. O, tak myślę. Dobra, czyli jakieś 28 tysięcy w razie czego. Dobra, będę wiedział. Zasuwamy, robimy swoje, bo to na pewno mi się przyda. Choć zastanawiałem się nad typowym przeładowczym. Muszę zaraz jeszcze zobaczyć, ile on kosztuje. Taki właśnie do nasion. Tu jest. 8 ton kosztuje 20 tysięcy. Tutaj mam taki większy. On kosztuje 10 tysięcy, ale ma 28 ton rzekomo. I to by było, bo on bierze i nawóz, i... O, takie coś. Takie coś. Nie dość, że można zmieniać kolory i zadychę to mamy. Tylko że to trochę dużo bierze. A ten by... Nim chyba nie można zmieniać kolorów. Nie można. On bierze 8 ton. I to by było właśnie nie głupie. 20 tysięcy. I on jest typowo do... Dobra. Będę myślał później nad tym, jak sprzęty. Dobra. Stoi kombajn z burakami. Podjedziemy, wysypiemy te buraki. Mam nadzieję, że zaraz owies się skończy i będzie możliwość wykorzystania tutaj mojego zestawu. Ale zanim do tego dojdzie, muszę jechać to wysypać. To będzie trzecia przyczepa z 8, które rzekomo wyliczyłem, że powinny być wywiezione. Te 8 ton, ta przyczepa, no tutaj te 21, chociaż wolałbym tą ciąganą za... Tylko że tandemką będzie lepiej cofnąć. No nie wiem, muszę to przemyśleć. No jako taka przeładowcza by się spisała. Głównie do nasion potrzebuje czegoś. Aha, czyli kombajn ma już pełno. Dobra. Zaraz się zajmiemy i kombajnem. Szukam czegoś mądrego do przeładunku, bo żeby nie wozić tych big bagów. No ja myślę, że jednak nawozu będzie szło mniej niż nasion, ale nawóz będzie mi potrzebny też do rozrzutnika, więc dwie takie tandemy, jedna z nasionami, druga z nawozem, miałyby rację bytu. Po 21 ton to każdy, że tak powiem, mi zapełni. A może wziąć jedną tandemę. Tylko pytanie, czy do tej tandemki można podpiąć i wtedy w 21 wsypać nawóz, a tu w większą wsypać nasiona. No to jest ciekawe. Bo to by było ciekawe rozwiązanie, bo nie trzeba było wyjeździć na pole z paletami ani zjeżdżać. I tak muszę to rozkminić sobie. Zobaczyć, czy ta tandemka ma, moi drodzy, z tyłu możliwość podczepienia czegoś. Gdzie ona jest? Tu jest. Tak, ma. No i byłoby gitara. 28 tu było i tu było. I tu było 23.
Otiko Michelin, Otiko Michelin, szerokie opony, wzór ten ładniejszy, kolor podstawowy, brązowy, żółta krypa, bo to będzie do, to by było do nasion, tak. To jest ładne, pokrywa i tak, i zawsze mogę ją wykorzystać jako przyczepę, ale ona byłaby tutaj bardziej do tego. No dobra, 38, drogo, więc muszę się zastanowić. Czekajcie, bo tutaj jeszcze właśnie trzeba jak najszybciej ten kombajn uruchomić. A jak wygląda cena pszenicy? 844 i się zatrzymała. 67 ton. Dobra, jestem ciekaw, czy mogę wykorzystać tą przyczepę, ale raczej wątpię. Raczej wątpię, więc muszę wykorzystać swój zestaw do przewozu pszenicy. Najwyżej dwa razy obrócę i kupię za to, co sprzedam pszenicę. Kupię sobie przyczepę przeładowczą. Do, taką właśnie na początek, typowo do nasion. Ciekawe, czy będzie można z nich wysypać te nasiona. Będę zrobić testa. Bo tamtą można na pewno wykorzystywać jakąś przyczepę, ale zależałoby mi, no bo to jest 24 tysiące za nią dam, czy 28 i będę miał 21, a tu mam 8. Szkoda, że nie można podzielić, chociaż za dychę mam 28 ton. No to się zastanawiam, czy nie kupić tamtej, ale 28 ton na, takiej, na takim tym to mało realnie wygląda. Będzie to 8 ton lepiej, ale kurde, może tego 8 tonowca kupić. Ale chciałbym mieć więcej. Myślę, że 8 ton wystarczy. Tutaj tak 4 ton nawozu, 4 tego. Dobra, kupię na początek za 20 tysięcy ten przeładowczy 8-tonowy. Myślę, że to będzie jakaś fajna zabawa. A dodatkowo później ewentualnie kupię przyczepę. Te większe, jak już będzie więcej pól do zasiania. Więc tak myślę, że tak zrobię. Czyli wezmę ten wóz przeładowczy, moi drodzy, na 8 ton. Dokładnie. Albo go... Nie no, jak go wypożyczę na godziny działania i w ogóle... No jak, kupię go. Jego, bo będzie się fajnie sprawował. Mam taką nadzieję. Dobra, trudno, najwyżej stracę 20 tysięcy. Wóz został zakupiony. Teraz tak, tutaj się odbywa zasiew, zaraz się zatrzyma. Ten robi swoje, ten robi swoje. Odepniemy belownicę i jedziemy John Deere'em na sklep, bo trzeba zobaczyć ten wóz przeładunkowy i zapełnić. Mi się wydaje, że ja już go gdzieś widziałem albo testowałem. Dobra, kombajn zaraz skończy, więc owszem, będzie po sprawie, zostanie tylko zbelować. Nie był planowany zakup tego wozu przeładunkowego, ale powiem wam szczerze, że to nie jest głupie, ponieważ pozwoli mi to na tą chwilę, raz, że nie zjeżdżać z pola po nasiona, właśnie przerwał pracę, a dwa, będzie coś innego, bo powiem wam szczerze, oglądałem sporo różnych akcji i nie widziałem, żeby ktoś korzystał właśnie z tego oto wynalazku. Bo 28 ton to myślę, że tutaj akurat na tą serię to jest za dużo.
Wydaje mi się, że spokojnie. A, to ty taki cwancik tu obierasz do napełniania, więc ja muszę trochę przecofać i podjechać tutaj. Nie wiem, co chcesz brać pierwsze. Co, nie nabierzesz z tego big baga? No nie żartuj sobie ze mnie. F1. A nie. Tam guzik wielki był. Tym jednym. Coś nasypał. Całą to, a tam 10 kilo było. Dobra. I napełniamy nasionkami. Też dużo nie było. Pięknie. To jest fenomenalne. Czyli kupujemy palety do bólu. Tak, nasiona. Tu jest tona. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Idziemy 4 na 4. Tam jest tona. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Aś poszedł. Wsypujemy, ile nawozu jest. A, bo to się dzieli pół na pół. Tak coś czuję, że 50-50 się to dzieli. 40 te, 100% nawozu to jest 4 tony i 4 tony będzie. Ale zobaczymy. Dobra, mamy 4 tony, moi drodzy, nawozu. Muszę troszkę dalej odjechać, bo za blisko podjeżdżam. Weźże, no wystaw ta rura, bo ona dość daleko sięga. I jak będzie nasion, to też fajnie. No super to jest. Podoba mi się. Akurat uzupełnia jedno i drugie. Że naprawdę podoba mi się to, bo nie przypuszczałem, że tak fajnie to będzie wyglądało, szczerze mówiąc. Patrzcie, mam wsypane pół nawozu, pół tego. No po prostu bajka. Jedziemy na pole, zobaczymy, jaką wsypię do silnika. To będzie zagadka. To będzie zagadka. Jak on to wsypie do siewnika. No będziemy musieli trochę wjechać na pole, ale to oznacza tylko jedno, że szybko tego siewnika nie będę musiał zmienić. To jest dobre. Tu gdzieś się zatrzymał. Dobra, przejedziemy przez farmę. Przejedziemy sobie przez farmę. I ustawimy się do siewnika. Nie wiem, jak to wygląda, więc trochę to idzie tą rurę jakoś podnieść. Wystaw rury. O ty! Dobra. A ja się zastanawiam, o co tu chodzi. Dobra, wystaw rurę na wóz. Tylko, że muszę sobie kamerę zmienić, bo źle mi się podjeżdża. Dobra, teraz kumam. Dobra, nie chodzi. Otwórz. Nasypał, super. A za blisko byłem. Teraz tak, zamknij tą, otwórz tamtą. Trochę cofniemy. Myślę, że powinno być dobrze. Nawozu już mamy pełno. I teraz
rura ziarno. Czyli za daleko, dobra. Czyli muszę trochę odjechać. No co jest z tym ziarnem? Czemu tu nie chce sypać? Teraz. Aż tak daleko, no to to mało realnie wygląda. Ale dobra. Pracownik start. Poszły konie po betonie. Dobra, sypie trochę mało realnie, ale zawsze jest to jakaś odskocznia. Dobra, jeszcze sporo tego zostało, także nie ma tragedii. Myślałem, że będzie to gorzej wyglądało, ale daje radę. Także mamy nowy nabytek, moi drodzy. Jest to ten oto wóz przeładowczy do ziarenek, a zobaczymy, ile tu mamy ziarenek. Wystaw pokrywę, on na tą stronę wystawi. Stawia do nawozu, bo jeszcze nie wykrył, ale zobaczymy, ile tu jest tego. Powinno być pół tony. To pół tony powinno prawie wejść, tam zostanie 10 kilo. Aż z takiej odległości łapiesz? Ja pierdziele, jaki to ma trigger. Jeszcze coś zostało, dobra. Nie ma problemu. Ale wóz przeładunkowy się sprawdza. Także super. Odepniemy go. Teraz tu jakieś akcje się odbywają. Buraki. Tam już kombajn zakończył. Więc dobra, wysypiemy buraki, wysypiemy jeszcze pszenicę, trzeba jechać sprzedać. Zwolnij, 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 gdzie się tak rozpędził. Widzicie, moi drodzy, no małe zamieszanie. Pracy w cholerę i jestem sam, pracownicy oczywiście podganiają, co muszą, co mogą. Ten wóz przeładunkowy w ogóle nie był planowany, bo liczymy o tych przyczepach, ale myślę, że ten wóz jako coś, czego do tej pory nie widziałem u nikogo na serii, myślę, że sprawi się i będzie to w miarę fajnie wyglądało i wam się będzie podobało. Dobra, tu mam jeszcze trochę owsa, więc ja ten owiec wysypię i z moich żniw będzie koniec, bo ostatnio było właśnie to pole. Więc trzeba jechać wysypać owiec. To możemy uznać ten sezon żniwny, moi drodzy, przynajmniej u mnie na polach za zakończony, bo na razie pól więcej nie będzie kupowanych. Teraz trzeba coś pomyśleć o ewentualnie jakichś dodatkach. No i za siebie pól. Dobra. Jadę na farmę, mam nadzieję, że sąsiady żadne nie jadą. Znowu znak trafiłem. Obowózek został na farmie i tak to się wzięło. Trzeba będzie umyć, naprawić wszystko, bo to wszystko pewnie wymaga naprawy. Podjadę, naprawię i zostawię przy garażu. Później będę mył, składał. Dobra, jeszcze mam za co naprawiać, także mogę sobie naprawić. Bo to już nie będzie pracowało w tym sezonie. Więc trzeba to naprawić i odstawić na bok, potem pomyć. Dobra. Okej. Dobra, zgasimy go tutaj z boku, niech sobie na razie stoi. Co ja tu mam? To muszę wybieść. To muszę wybieść 46 ton owsa. Nie mojego owsa. Sąsiad tutaj zostawił, no to nie mogę powiedzieć. Bo ceny na owiec nie ma oczywiście. Kumom owiec nie, no idzie 1000. Dobrze, niech idzie, bardzo ładnie. Niech tutaj idzie. Na razie port. Ten port muszę znaleźć. Port południowo-wschodni. To tam, gdzie wożę buraka. No to dobrze. To tam zawiozę. Dobra, przesypię buraki zaraz tutaj. Zawiozę buraka i
Dobra, wysypię to, zacznie się sypać pszenica, a ja pojadę z burakami, bo już jest pełny zbiornik. No powiem wam, czuję ten fęt, masę tego owsa. To jest po prostu do dwóch przyczep, to jest za słaby ciągnik. To jest za słaby ciągnik. Trzeba będzie tutaj coś mądrzejszego kupić do tego, ale myślę, że na pewno się coś pojawi, bo te fęty muszą być pomału wymieniane. Na razie większy ciągnik w postaci. Dobra, syp w postaci John Deere'a jest, ale jeszcze coś muszę takiego ze średnich ciągników, takiego, no myślę, że średnim ciągnikiem w tej chwili zostanie John Deere, ale muszę to wszystko sobie przemyśleć, bo jeszcze by mi się coś przydało takiego ciekawego. Zastanawiam się nad fast trackiem, ale nie wiem, tutaj akurat fast track nigdy na mnie nie robił wrażenia, fakt, że on szybko jeździ. Przecież ta mapa nie jest jakoś specjalnie duża, żeby po niej nie wiadomo jak szybko jeździć. Dobra, na razie jedną serię. Nie, no moja pszenica, sypiemy. Tak dwa razy będę musiał wrócić z pszenicą. Dobra, niech to się sypie. Ja jadę z tymi burakami. Bo szkoda czasu. Muszę jechać wywieźć te buraki. Bo tu jest ich sporo. No na punkt, w którym silos, w którym sobie magazynuję buraki, to mam dalej, więc jadę na skup. A dopiero jak mi się uda uruchomić co mi się uda uruchomić? Jakiś większy ciągnik, większy zestaw z przyczepą, to wtedy będzie łatwiej. Ale tu będzie łatwiej z tymi burakami, jak już uda mi się sprzedać moją pszenicę i będzie możliwość włożenia na dwa zestawy, to będzie łatwiejsze. Bo nie trzeba będzie tak daleko jeździć. Powiem wam szczerze, myślę o biogazowni. To by była fajna kasa, pomysł już mam na biogazownię, tylko musiałbym kupić jakieś pole albo na kukurydzę, kupić lub wypożyczyć sieczkarnię. O, tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie było, moi drodzy, kwiatki na środku runda. Chyba coś się zacięło. Jakiś drążek skrętny chyba pękł. O. Tak się gra, moi drodzy, czasami na klawiaturze. Człowiek lekko przytrzyma jakiś klawisz i już się cuda dzieją. Także tutaj będzie, czasem takie akcje będą występować, mam nadzieję już niedługo, bo muszę się wam pochwalić. Kierownica Sajteka, dedykowana do farminga, dużo osób już ją na pewno zna, jest do mnie w drodze. Nie byłem przekonany, ale postanowiłem sobie, że tak powiem, spróbować pobawić się tą kierownicą i taki mój humor, takie moje widzimisię, że postanowiłem sobie zakupić taką kierownicę i sprawdzić, jak ona się sprawuje. Dobra, tutaj ja sobie w międzyczasie podjadę, napełnię drugą przyczepę pszenicą. Dobra. Start. Nie mówcie, że on przerwał wysypywanie. Nie, wysypał. Dobra, super. Tu się świeci, bo ja muszę tu z pszenicą przyjechać. Dobra. A, zgasło już. O, ty. Ale ja już wiem, gdzie ja mam przyjechać. Teraz wysypiemy te buraki z kombajnu. Cały zbiornik, zanim na sypie, to ja sobie zrobię tak, że zasypię resztę pszenicy do jednej przyczepy, a do drugiej wsypię buraka. No i przyjadę i tak przyjemny z pożytecznym, bo wywiozę część buraka i przywiozę resztę pszenicy. Tam dużo tej pszenicy nie zostanie, bo was jakieś 6 ton. Ale zostanie i on zakończył pracę.
czyli to ten, co sieje. Dobra. Ten, co sieje, zakończył pracę. Ciekawe, czy można ten wóz przeładunkowy używać bez ciągnika. To mnie zastanawia. Jakbym go rozłożył, czy on mi się przełączy? Raczej wątpię, żeby on mi się przełączył bez ciągnika. Ale on nie jest na tyle aż potrzebny, żeby to był jakiś problem, więc to jest tylko dosypanie. Ale to jest dobre, bo nie muszę wracać się ciągnikiem z siewnikiem, kombinować, cudować, albo na sklep, albo coś na farmie. Jest wóz przeładunkowy, moi drodzy, do niego sobie wsypuję, stoi na farmie, trzeba to pojadą zupełnie. Mógłbym biny postawiać, ale myślę, że z jakimś czasem one powstaną i będą, ale nawet gdyby były na farmie biny, to i tak lepiej jest pojechać z takim wozem przeładunkowym, z taką przyczepą na pole do ciągnika, niż wracać tym siewnikiem. Tak mnie się wydaje, że to będzie ciekawe rozwiązanie nawet na inne siewniki. Chociaż inne siewniki będą miały tu taką pojemność, że myślę, że później ten wóz będzie niepotrzebny. Tak mi się zdaje, ale zobaczymy. Dobra, tu mamy kuniec, tu zakończył. Pszenica została zakończona, dobra. Odpalamy, zjedziemy na farmę. A dekiel od nasion jest... Dobra, pozakrywamy na razie. Zjedziemy, tu musimy zmienić teraz na soję. Tam ma być pszenica. Zaraz muszę zobaczyć. No powiem wam szczerze, nie pamiętam. A nie, rzepak ma być na 18, a na 17 ma być chyba... Dobra, John Deere. Uruchamiamy, podpinamy. Nie w tą stronę. Wystaw rurę. Dobra. Rura jest na nawóz. Nic nie widzę. I pierwsze to jest ziarna w tej chwili. Dobra. Dobra. Mamy wystawioną. Zobaczymy, najbardziej ziarna brakuje. Otwórz. Zobaczymy, czy jak podjadę bokiem. Bo nawozu widzę na razie nie było na tyle, żeby była potrzeba sypania. Co, nie wsypiesz bez działającego ciągnika? Co tu chodzi? Czy na mnie to lekko irytować? Było tak fajnie, a teraz widzę się coś. Spierdzielowywało. Pokrywy teraz nie otworzy, rura. A ty, nawóz, ziarna, ziarna, schowaj rurę. Dobra, już wiem, o co chodzi. Dobra, nie otwierał się, bo była zamknięta pokrywa. Dobra, wiem, wybrane były ziarna, wybrany był nawóz zamiast ziarna, więc dlatego powstał problem. Ale dobrze, już jest temat ogarnięty. Już jest ogarnięty, to błąd leżał po mojej stronie.
nie dopatrzyłem. Jedziemy zasiać soję. Czekajcie, tylko sprawdzę ten siewnik, w jakim on jest stanie. Jeszcze nawet nie najgorszym, bo się nie świeci napraw. Dobra, jedziemy, obsiejemy teraz soję na ostatnim polu. Chociaż mogę zasiać rzepak, jak już jadę po kolei. Rzepak, tak. Tutaj mogę zasiać rzepak. To będzie dobre. Zlecimy po kolei. Zrufru bździu i pracownik jedzie. Dobra, tutaj rośnie, muszę pojechać z tą pszenicą. Wreszcie. Ale chyba zmienię ciągnik na John Deere'a, bo myślę, że fent nie da rady, będzie się męczył. Odpalamy, odpinamy i jedziemy, podpinamy przyczepy. Trochę tego się nazbierało, teraz trzeba poprzykrywać. Przykrywamy, przykrywamy, dobra, przyczepę przykryte. I ruszamy, moi drodzy. No, on też czuje, ma 300 koni i czuje, że te przyczepy coś ważą. Nie wiem, czy sąsiady jadą. Nie widziałem żadnego. Ale nawet John Deere, jak widzicie, który ma 300 koni, czuje, że te przyczepy są załadowane do pełna, więc rozpędzanie też mu nie idzie jakoś super. Ale dobra, ważne, że jedzie. Mam nadzieję, że uda się to w miarę szybko sprzedać. Przyjadę, dosypię resztę pszenicy, wsypię zbiornik buraków i będę mógł jechać na skup z powrotem. Dobra, nie wiem, gdzie ty pojedziesz, to ja tutaj tak lekko na krótsze. O! Blisko było, przetarł się obieżnik i się i tak przewrócił. Że nie ma czasu na pierdoły. Żebym teraz za ostro nie poszedł po rondzie. Dobra, zjeżdżamy, zjeżdżamy. Dobrze. Kombajn do buraków ma prawie pełny zbiornik. To akurat się tak złoży, że ja dojadę. Szybszy byłem! Czego tam się produkujesz? Jechałem szybciej od ciebie na rondo. Jak mi w drugą przyczepę trafił, to miałeś daleko jeszcze do mnie. Zobaczymy, ile kasiory będzie na skupie za tą pszenicę. Mam nadzieję, że jadę dobrze, bo mam przyjechać tu. A to jest właśnie, tu się świeciło, jak się nie mylę. Znowu znak leży. Znowu znak leży. Za ciasne te gwiazdki są. Dwoma przyczepami to tu naprawdę trzeba hardcore robić. Ale nie ma problemu. Dwie przyczepy Metaltecha. Już wjeżdżają, zaraz ładnie zaparkują, mam nadzieję. Ja sobie przełączę na tył, żeby mi tył złapało. Dobra, złapało. To tył wysyp. Wysyp przód. I leci kasiora. Zobaczymy, ile będzie za tą pszenicę. 844. Czekajcie, muszę sobie tą cenę zapisać, bo to jest cena naprawdę dobra. Takiej ceny dawno, dawno, dawno nie było. 49 tysięcy, moi drodzy, dostałem za pszenicę. Także cena naprawdę ładna. Jeszcze tutaj, żeby owiec coś skoczył, chociaż jest i tak po 1100, ale był po 1260 maksymalnie, więc 1200 jakby było, to bym sprzedał ten owiec, co mam. No trzeba trochę kasiory zarabiać. Coś by się tu jeszcze przydało pewnie dokupić, jak znam życie. Także te pieniądze na pewno
jakąś dziurę załatają. Na razie kupiłem wóz przeładunkowy. Zobaczymy, może coś uda mi się spłacić kredytu, chociaż parę dolarów, żeby nie było to tamto. Nie zmieniam tego dolara, moi drodzy, bo mam go ustawionego i na amerykańskich mapach, i na innych mapach. Jakoś tak bardziej wolę od euro, więc nie będę, na razie nie zmieniam na tą mapę specjalnie na euro, żeby był dolar, także nie, jakoś ten przelicznik dolarowy lepiej do mnie przemawia jak euro. Ja sobie gram na dolarach. Dobra, jedziemy na pole, tam odbierzemy przyczepę, do pełna buraka powinien wsypać, tak, przyczepę powinien sypać buraka, więc drugą przyczepę muszę, dobra, nie, no to ja zakryję przednią, to na tylną wsypiemy buraka. O, tutaj na skuśkę, tak. John Deere na pełnej. Prawie cały zbiornik wejdzie. Tam jeszcze coś wchodzi w tą Valtrę. Ale ja i tak zaraz pojadę, to sprzedam. Pojadę sprzedać pszenicę, więc tego buraka to nie problem. W razie W to wsypię coś tam na tamtą przyczepę. Ale kombajn się opróżni na tyle, że będzie mógł jeszcze trochę popracować, nie będzie stał w miejscu. A ja zabiorę resztę pszenicy. No, mówię. Kombajn się ładnie opróżnił. Więc tu odkryjemy i jedziemy zasypać pszenicę. Tą resztkę, co została. Kurów na razie nie mam. To mogę pszenicę sprzedać do zera. Bo nad kurami na razie nie myślałem, choć to też zawsze z jajek jakaś by była kasa. Chociaż ja wolę, widzicie, jakoś sobie tutaj z tej ziemi na razie zarabiam, ale wolałbym pójść już w zwierzęta, na przykład typu, co tu jest, a tu nawiezione tak było dziwnie, dlatego to tak wygląda. Dobra, tam już zasuwa na pełno i zaraz muszę zobaczyć, jak to wygląda ten zasiew. O, jeszcze prawie 10 ton pszenicy, dobra. Pszenica, przecinica, dobrze. Tu jest, to pole było tak dziwnie, więc tu jest. No i tu został ten kawałek, tutaj też. Wszędzie te ramki zostały. No, ale tu jest pokazane, że jest podwójnie nawiezione, czyli jakby już zasiało dookoła. Tak jak się należy. No zobaczymy, jak nie, to będę coś kombinował. Przepraszam, z tymi polami. No dobra, tu mamy zasiane, tu siejemy. Rzepak, soja, rzepak, soja. Tylko tu jest jeszcze słoma. Dobra, jak tam mój kredyt? Dobra, 20 koła oddamy na razie. To już będzie zawsze bliżej jak dalej. Tu jeszcze mamy 844, także nie jest źle. Soja 1500, 1600 prawie i rośnie, i słonecznik też jest, ale no nie mam na razie, więc dobra, pszenicę wysypaliśmy do zera. W następnym sezonie będzie pszenica, będzie co będzie? Będzie słoneczni i będzie soja i będzie rzepak, także będą trzy uprawy. Myślę, że więcej to tak nie bardzo przy tej ilości pól, które posiadam na razie, to myślę, że nie ma co iść więcej. Tutaj dopiero jakby pole jakieś dokupił, to wtedy można by było myśleć o więcej. Na razie jedziemy z tym, co mamy. Trzeba trochę kredytu oddać. Zaraz będą znowu maszyny, także no jedź, ciuloku. Widzicie, też jeszcze zostało nawozu, zostało jeszcze nasion. Czyli praktycznie jakby się nic nie zmieniło, trochę za dużo pokupowałem, ale nie ma problemu. Muszę coś wykombinować z tymi opryskami, też wykombinuję, bo już mam na to też ciekawy pomysł, aby to nie stało w tych obokach, że
To też, tu już widzicie wóz przeładunkowy i to jest to dobre. No wiadomo, z palety nigdy nie utrafisz, ile wejdzie, ale ja to wszystko zbieram do zera na sklepie. Ja sobie będę celował tak, żeby było mniej w wozie przeładunkowym, bo i tak tego starczy, i tak starczy, a na nawozy już też mam pomysł. Ale to muszę to najpierw sprawdzić gdzieś, zobaczyć jak to się będzie spisywało i wyglądało. Bo też dowożenie nawozu na pole też jest dobrą sprawą. Bo jednak ten opryskiwacz nie musi zjeżdżać. Ja to się bawię tym na amerykańskiej serii, bo jednak opryskiwacz mi nie zjeżdża. Przy tak dużych polach nieraz mogę pojechać na pole, dowieść mu i nie muszę go ściągać specjalnie na farmę. Że to jest fenomenalne. Tylko że tam idą już dużo większe ilości, a tutaj mimo wszystko też to będzie wyglądało fajnie, bo może być zbiornik na nawóz płynny, zbiornik na co? Na mówcie. Kurde, lebele, zapomniałem. Na nawóz płynny, na środek kwastobójczy. O, właśnie, to miałem na myśli. Dobra. 7, prawie 8 tysięcy jeszcze ze zbiorów zarobiłem. Dobra, sypiemy buraka. Czy ile tego buraka jeszcze tu wejdzie? Ile procentów mamy? Ale pszenicę sprzedałem do zera, także nie jest źle. 44% mam zwieziony już buraka, więc wynik nie jest najgorszy. Pszenica cała sprzedana, także super, no podoba mi się taki wynik. 46 tysięcy jeszcze na koncie, także dzisiaj idzie to wszystko pełną parą. Zaraz muszę tylko zamienić ciągnik przy belownicy. No i mi wyjedzie? Nie, skręca, dobra. John Deere z tymi przyczepkami fajnie wygląda. Zapierdzielaj, no równo. Chociaż mówię, jak są zasypane do pełna, to czuję ciężar. I wie, że nie jest tak łatwo z pełnymi przyczepami i ma prawie pełny zbiornik. No dobrze, zaraz wysypiemy sobie przyczepy. Akurat dojadą, to będę mógł wysypać na tamtą. Na tą Waltrę będę mógł wysypać do pełna i będę mógł zostawić tutaj tę Waltrę. Znaczy nie Waltrę, tylko John Deere'a z przyczepami. Na Waltrę dosypię do pełna. No i dobra. Kombajn, tu jest Waltra, tutaj ładnie się wszystko robi. Teraz trzeba zmienić sprzęt przy belownicy, bo stoi sama osamotniona na polu. Lecimy szybciutko zająć się również belowaniem słomy, ale dzisiaj tu już wiele nie pobeluję. Myślę, że to będzie już na następny odcinek. Bo jednak dzisiaj tu coś, tam coś i to belowanie słomy tak zeszło na drugi plan. Owiec oczywiście rośnie, mam nadzieję, że będzie cena na owiec. Dobra, może chociaż z jedną tym fendem pierdykniemy belkę. I ma prawie pełny zbiornik. No to nie pierdykniemy. Dobra. Tutaj stoi John Deere. Dobra, do John Deere'a na razie wsypiemy. Wsypiemy do John Deere'a jedną przyczepę. Myślę, że
spokojnie mogę wsypać. Bo teraz zależy mi, żeby John Deere był pełny. Zobaczymy, ile sąsiad nam odda tego. I zasuwamy po całości. Nie ma to tamto. Wsypuję tutaj 29 ton, odjedziemy tej tony, to już mi na niej nie zależy. Ale stoi, bo wie, że jeszcze może wysypać. Dobra, wysypał, więc jeszcze trochę. Ja sobie tu odjadę na bok, odstawię John Deere'a. On jeszcze tu sporo przyjmie, więc dobrze, moi drodzy, to by było na tyle dzisiaj. Tutaj zatrzymamy sobie pracownika, tak, zgasimy ciągnik, tutaj balownica, tu następny pracownik, niech on się wstawi. No ruszaj, ruszaj. No i poszedł po prostu. I dobra, zatrzymujemy, gasimy. Co to? John Deere chodził, o to. Dobra, mam nadzieję, że reszta sprzętów też pogaszona. Także oto takim akcentem, moi drodzy, kończymy dzisiejszy odcinek. Ja was bardzo serdecznie zapraszam na kolejne. A za dzisiaj wam dziękuję. Jeżeli wam się podobało, łapka w górę, subek, jakiś komentarz, najlepiej miły. I zapraszam do następnego odcinka jeszcze raz. Trzymajcie się, cześć!